Cześć, tutaj Wojtek z Benchmark i mam dla Was dość ciekawy, myślę, temat w tych dosyć trudnych czasach. Jak pewnie i my, i większość z Was, pracuję w tej chwili zdalnie, a taka praca na dosyć starym laptopie wyposażonym jeszcze w dysk HDD może być dosyć uciążliwa. Nawet samo łączenie laptopa, co za chwilkę zobaczycie, potrafi trwać bardzo długo. I teraz, jakie jest rozwiązanie w tej sytuacji? No, tutaj przychodzi do nas Samsung, oczywiście z dyskami SSD. Nie jest to absolutnie nic nowego i prawdopodobnie już o takich dyskach słyszeliście. Natomiast faktem jest, że przyspieszają pracę. W tym przypadku mamy do dyspozycji dwa dyski. Samsung 860 EVO, 250 GB oraz drugi dysk, również Samsunga, tylko że już z nowszej generacji, 870 QVO. Co jest ważne, to że te dyski są szybsze. Miałem nadzieję, że tego czasu system się już włączy, żeby móc pokazać, o co chodzi, ale pewnie jeszcze chwilkę poczekamy. Natomiast tak, oczywiście te dyski można po prostu wsadzić do laptopa, ale mamy wtedy problem, ponieważ tracimy wszystkie dane, które na komputerze mamy, no bo one są cały czas na naszym HDD. HDD nie podepniemy po prostu sobie przez USB, chyba że podepniemy, bo możemy użyć takiej oto przejściówki. Adapter SATA do USB jest bardzo prosty w użyciu. Bierzemy sobie taki dysk, wsadzamy naszego adaptera. Zazwyczaj może to wymagać jeszcze przykręcenia, no u nas jest dosyć proste, ale jakby ten proces nigdy nie jest specjalnie złożony. I już jesteśmy gotowi, żeby podłączyć go do komputera i wszystkie nasze dane przenieść, dopiero się łączył, i wszystkie nasze dane przenieść bezpiecznie na dysk nowy SSD, a następnie będziemy go przenosić fizycznie. Także tak, przystępujemy do procesu za chwileczkę i dokładnie Wam pokażemy, na czym on polega. Ale oczywiście tutaj powstaje pytanie, przecież nie będziemy tych plików przerzucać ręcznie. To było dosyć męczące, a poza tym uprzedzam z góry, nieskuteczne. Tutaj potrzeba oprogramowania, które nie tylko przeniesie nasze pliki, ale cały system oraz cały w ogóle system plików, który jest na tym dysku zapisany. I oczywiście takie programy są płatne. Natomiast Samsung po raz kolejny wyciąga do nas rękę i taki program do swoich dysków i tylko do nich dołącza. Możemy go pobrać ze strony producenta i przy jego pomocy, dosłownie jednym kliknięciem, jak za chwilkę zobaczycie, przetransferować wszystkie dane, cały dosłownie dysk, na nasz nowy SSD. Ok, nasz system w końcu się załadował do końca, chociaż przyznam, że trwało to jeszcze troszkę dłużej niż ostatnio w cięciu się udało zmieścić. I mamy podpięty nasz dysk. Co pozostało, to tak jak mówiłem, pobrać aplikację od Samsunga. To, co trzeba zrobić tak naprawdę, to wpisać w przeglądarce internetowej Samsung Data Migration. Proszę bardzo. I pierwszy link, który nam wyskoczy, wchodzimy. W tym oto linku zjeżdżamy sobie troszkę niżej, właśnie do działu Data Migration i pobieramy program, który waży około 60 MB. My już ten program mamy pobrany i co więcej zainstalowany. Także nie przedłużając, od razu do niego przejdziemy. Uruchamiamy aplikację. Oczywiście na dysku HDD to troszeczkę jak uruchomienie każdej aplikacji trwa. Ale nie przedłużajmy. Wróćmy do naszego kopiowania dysków. W tym przypadku po wybraniu dysku docelowego, z którego, uwaga, wszystkie dane zostaną oczywiście usunięte, jak tylko rozpoczniemy nasz proces, musimy kliknąć przycisk Start. To jest jedno, co musimy tak naprawdę zrobić. Nie ma tutaj żadnego wybierania ustawień, konfigurowania. Po prostu wybieramy dyski, klikamy Start. Wyświetla się komunikat, który informuje nas o tym, że te dane zostaną usunięte oraz że komputer zostanie zrestartowany. I tak naprawdę to wszystko. A, jeszcze jesteśmy informowani, że wszystkie otwarte pliki w danym momencie nie będą przeniesione. Także upewnijmy się, że przed rozpoczęciem operacji klonowania wyłączymy wszystkie aplikacje, zamkniemy wszystkie pliki, wtedy mamy gwarancję, że wszystko, co potrzebujemy, zostanie przeniesione. Także potwierdzamy proces i oczekujemy, aż nasze dane zostaną sklonowane. Jest to całkiem dobry moment, żeby rozważyć przejście na większy dysk, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach, czy to nawet aparaty robią zdjęcia już w bardzo dużych rozmiarach, filmy nagrywane 4K, 8K na telefonach, to też swoje waży. No i jeżeli chcemy na laptopie grać, no to w tej chwili gry potrafią ponad 200 GB same gry zajmować. Także tutaj całkiem dobry pomysł, żeby od razu na przyszłość się zabezpieczyć. Jeżeli posiadamy w laptopie mniejszy dysk, od razu rozważyć przejście na większy. Zwłaszcza, że obecnie te dyski SSD są całkiem tanie. Zwłaszcza w przypadku QVO od Samsunga. Mówimy o bardzo dużych pojemnościach, nawet do 8 TB przy rozsądnej nadal cenie. Proces migracji może potrwać dosyć długo, nawet ponad godzinę. W zależności oczywiście od tego, jak dużo danych musimy przenieść, jak duży jest nasz dysk HDD. A także czy nasz dysk SSD jest o większej lub przynajmniej takiej samej pojemności, ponieważ jeżeli będzie mniejszy, to ten proces się dodatkowo wydłuży. Ok, nasz proces się już rozpoczął, mamy już pierwszy procent. Czas kopiowania na razie pokazuje około 2 godzin, no już godzina tylko. Także chwilka to zajmie, no oczywiście nie będziemy Was trzymać na filmie, widzimy się, jak tylko proces dobiegnie do końca.
I już za chwilkę zobaczycie, jak łatwy jest też sam proces fizycznego przenoszenia dysku, chociaż to też zależy od laptopa. W porządku, nasz komputer już wyłączony i jesteśmy gotowi do operacji. Tutaj od razu zaznaczę, że nasz laptop jest dosyć mocno specyficzny, jak większość tych malutkich laptopów 14-13-calowych i dostanie się do niego nie jest aż tak proste. W przypadku większych 15-17-calowych modeli często są nawet specjalne klapki podpisane z symbolem dysku, gdzie wystarczy jedną śrubkę odkręcić i od razu mamy dysk przed sobą. Albo po prostu cała klapka serwisowa dosyć łatwo odchodzi. No ale dobrze, nie przedłużajmy, zobaczmy tutaj. Przede wszystkim nasz laptop jest o tyle też specyficzny, że potrzebujemy śrubokręta typu Torx, a nie zwyczajnego Philipsa krzyżyka tak zwanego. Ale powiedzmy, że narzędzia zawsze jakieś w domu się znajdą. Także odkręcamy wszystkie śrubki, które trzymają naszą pokrywę. No i teraz najtrudniejsza rzecz, otworzenie tej pokrywy. Na naszym modelu nie jest to szczególnie proste, nie ma tu nigdzie możliwości przesunięcia, otworzenia, trzeba faktycznie podważyć. Tutaj można się posłużyć na przykład kartą kredytową, jakąś płatniczą, czymkolwiek plastikowym, cienkim, żeby to wprowadzić pod bezpośrednio laptopa. No, ja po prostu już troszeczkę go otwierałem i mam taki patent, że sobie go tutaj podważam. Wróćmy z drugiej strony. Tak, tu jest bardziej elastyczny. O. Jak już podważymy z jednej strony delikatnie, nie mocnym ruchem, wzdłuż krawędzi jadąc należy podważać kolejne zaczaski, aż faktycznie puszczą. Więc dosyć łatwo jest czasem ułamać te tutaj elementy i potem laptop może nam troszeczkę mieć luzu w obudowie. O te dyski się nie bójcie, one w środku nie mają żadnych części mechanicznych, można je obijać. To jest też dosyć duża zaleta dysków SSD, że nie ulegną uszkodzeniu od samych wstrząsów uderzeń w laptopie. To jest bardzo ważne, bo wiadomo, że często laptop włączony gdzieś potrafi się zsunąć, spaść i wtedy może dojść do uszkodzenia, utraty danych, a w przypadku SSD takiego ryzyka po prostu nie ma. Jak już laptopa otworzyliśmy, to pytanie, gdzie jest nasz dysk? No w naszym przypadku mamy dysk oczywiście tutaj HDD, łatwo poznać po specyficznym kształcie. No dobrze, ale to jeszcze nie koniec pracy przed nami, pozostało więcej śrubek, ponieważ no, dysk oczywiście jest przytwierdzony i łatwo się nie podda. Tutaj musimy sobie zmienić końcóweczkę już na zwyczajny krzyżyk i jedziemy kolejne śrubki, żeby odkręcić koszyk dysku. Koszyk odkręcony. Tutaj warto zauważyć, że u nas jeszcze producent postanowił przylepić z jakiegoś powodu kabelki idące do antenki. Jak już mówiłem, nasz laptop jest bardzo specyficzny i zapewniam Was, że w większości innych przypadków będzie to dużo prostsza operacja. Dobrze, teraz tak, wyciągamy sobie nasze antenki, żeby nam nie przeszkadzały i możemy już cały dysk unieść. I tu jest kolejny problem, bardzo specyficzna konstrukcja naszego laptopa, ponieważ gniazdo, do którego dysk jest przyczepiony, nie jest na stałe przymocowane do laptopa, tylko jest bezpośrednio na taziemce. Przyznam szczerze, że po raz pierwszy z czymś takim się spotkałem. Praktycznie zawsze te elementy do podłączenia dysku są na stałe przymocowane do laptopa, wystarczy dysk wysunąć. Tutaj musimy troszkę delikatnie do tematu podejść, żeby nie urwać tasiemki, tylko odpiąć samo połączenie. Proszę bardzo, dysk odpięty, została nam sama tasiemka do podłączenia nowego dysku. Oczywiście nie wystarczy naszego dysku SSD teraz wsadzić tutaj, ponieważ będzie po prostu grzechotać jak zamkniemy. Trzeba go jeszcze przymocować do tej samej ramki, w której był nasz HDD. Także co musimy jeszcze zrobić, to odkręcić dysk HDD z ramki. Tu są kolejne cztery śrubki po bokach, które teraz odkręcamy. W porządku, jak już mamy gotową naszą ramkę do montażu dysku SSD, trzeba się upewnić, że sam dysk zamontujemy w tej samej orientacji, w której był. Inaczej oczywiście nie podłączymy odpowiednio konektora. Także trzeba spojrzeć, w którą stronę są, po której stronie jest umieszczone, które złącze od zasilania od danych. Tak samo jak mamy w naszym mocowaniu w laptopie. W naszym przypadku będzie to wyglądało w ten sposób, czyli logiem Samsunga do góry i ponownie musimy przykręcić śrubki do naszej ramki. Nasz dysk już jest gotowy, przymocowany stabilnie do sanek. Możemy teraz go zamontować w miejsce poprzedniego HDD. Na początek podpinamy tasiemkę SATA. Tak jak już mówiłem, w większości laptopów będzie to dużo prostsze, bo wystarczy dysk sunąć, ale chcieliśmy Wam pokazać najtrudniejszy możliwy przypadek, który i tak jest całkiem prosty w realizacji. Dysk pięty i osadzamy go następnie już w samym laptopie. Aha, jeszcze nasze antenki też wydobędę. Urok małych laptopów. I z powrotem przykręcamy nasze cztery śrubki. Jak widzicie, jest więcej przykręcania niż faktycznie roboty przy dysku, ale to też specyfika tego modelu. Ok, nasz dysk już osadzony, gotowy do tak naprawdę zamknięcia laptopa, ale zanim to zrobimy, chciałem jeszcze Wam powiedzieć, żeby zwrócić uwagę na to, że niektóre laptopy
od niektórych producentów mają plombę na śrubce, która blokuje dostępu do tej klapki serwisowej. I oznacza to, że otworzenie w ten sposób laptopa może oznaczać utratę gwarancji. Oczywiście tego typu operacja dotyczy raczej laptopów dosyć starych, gdzie tej gwarancji prawdopodobnie już nie ma, ale chciałem, żebyście byli poinformowani. Dobrze, także zamykamy laptopa. Zamknięcie jest oczywiście odwróceniem procesu otwierania. W tym przypadku po prostu przykładamy klapkę, dociskamy zaczaski, jak wszystkie wskoczą, chociaż trochę, to możemy przystąpić do przykręcenia śrubek, które wcześniej odkręciliśmy. Laptop już skręcony, no to pozostaje zobaczyć, czy faktycznie się uruchomi. Jesteśmy tak samo ciekawi, jak i wy. Uruchamiamy i zobaczymy, co się stanie. W tym samym czasie mogę wam powiedzieć, że oczywiście dysk HDD nie musicie go wyrzucać. On tutaj równie dobrze pasuje. Proszę bardzo. Zamykamy. I macie dysk do używania na co dzień. No po prostu przenoszenia danych. A ten już się włączył. No to jest... A jeszcze dodam, że on oczywiście na początku parę rzeczy musiał zrobić po przeniesieniu dysku, także to też nie jest taki zupełnie ciepły start. Także komputer już się włączył. Poprawa jest raczej oczywiście widoczna. I co przede wszystkim, to w momencie, kiedy ten system nam się już pokazał, w przypadku SSD tak naprawdę możemy już działać. Już możemy odpalać kolejne aplikacje i tak dalej, ponieważ jest to dużo szybszy czas dostępu do danych niż w przypadku... No proszę, nacisnąłem przeglądarkę, przeglądarka już jest. W przypadku HDD oczywiście samo pojawienie się pulpitu, jak pewnie wiecie, oznacza, że musimy jeszcze poczekać, aż on załaduje wszystkie aplikacje w tle, aż cały system się doczyta, a nie daj Boże coś odpalimy w tym czasie, no to od razu musimy spokojnie można sobie zaparzyć herbatkę, nawet jak już piszemy login do systemu i system zacznie się uruchamiać. A tu tak naprawdę mamy wszystko załadowane i jesteśmy gotowi do pracy. Także różnica jest kolosalna. Tak naprawdę chcieliśmy nawet dla was zmierzyć czasy uruchamiania kolejnych aplikacji, żeby to sprawdzić i pokazać, jaki jest wzrost wydajności, ale o ile na dysku HDD te czasy były dosyć znaczące, kilkanaście sekund na włączenie kolejnych aplikacji, tak na SSD one się od razu włączają, więc to porównanie zawsze wyglądało tak samo. Na HDD musimy czekać, na SSD nie musimy czekać. I ogólnie responsywność działania systemu jest dużo lepsza, a poza tym, jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli macie mało pamięci w laptopie, i ona wam się dosyć często kończy podczas normalnego użytkowania, czyli system zaczyna korzystać z pliku wymiany na dysku, to w momencie, kiedy posiadamy dysk SSD, taka praca na limicie pamięci RAM jest dużo przyjemniejsza i płynniejsza niż w przypadku, gdybyśmy mieli to robić na dysku HDD. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie. Wiadomo nie od dziś, że dyski Samsunga to są jedne z najlepszych dysków SSD dostępnych, a przy okazji są całkiem opłacalne. Ale teraz dodatkowo jeszcze bardziej zyskały w naszych oczach dzięki zastosowaniu aplikacji Data Migration, które w tak prosty sposób pozwala przenieść całą naszą zawartość dysku HDD na nowy SSD i cieszyć się nim praktycznie w ciągu 15-20 minut. Także jeżeli szukacie takiego rozwiązania, to praktycznie znaleźliście. I w tej oto pozytywnej atmosferze z wami się żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Cześć!